witam. Krótki film dotyczący nie Arduino, a pomiaru wilgotności. Znajdziecie tu bardzo ciekawe informacje o czujnikach wilgotności. Nie ma sensu, abym to wam czytał. Potraficie czytać, a jeśli ktoś nie potrafi, to mamy różne syntezery mowy, które odczytają ten tekst. No, jeśli chodzi o zrozumienie, to już inna sprawa, ale tu jest wspomniane o tych zabawkach. Próbowałem je, rzeczywiście to jest badziew. Po pół roku będzie pokazywał zupełnie z kosmosu informacje. Jak zawsze, jeżeli ma być dobry czujnik, będzie swoje kosztował. No, nie bez znaczenia też jest jego obsługa. Także te programy Arduino trzeba traktować z dużym przymrużeniem oka. Ich funkcjonalność, przydatność. Ale po zaznajomieniu się z tym artykułem będzie można sobie poradzić z dobrym, wiarygodnym pomiarem wilgotności. Ja o wilgotności też kiedyś napisałem artykuł. To było pokazanie możliwości, takie dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli pokazanie możliwości najmniejszego wtedy STM-32 w ośmionóżkowej obudowie STM-32G030 i tam chyba J6, już nie pamiętam tych końcówek, bo G030 są też w większych obudowach niż 20-nóżkowe, do największego z najmniejszych Teeny Tiny 85, który był dużo droższy od tego G0 w momencie, kiedy robiłem to porównanie na możliwości to nieba o ziemia. Tu można było sobie pozwolić, żeby nie tylko mierzył wilgotność gleby i to metodą rzadko ogólnie opisywaną, stosowaną, czyli pojemnościową. Takie czujniki mają tą wielką zaletę. Tu wypróbowałem różne rozwiązania, że elektrody się nie niszczą. Taki czujnik jest, można powiedzieć, praktycznie wieczny, bo standardowe takie, że tak powiem, dwa druty wepchnięte w glebę po prostu korodują. Są różne metody, aby ta korozja była jak najmniejsza. Nie zmienia to faktu, że będą korodować. Tu już dalszych prób nie robiłem, AVT miało to gdzieś, bo wszystko wykazało, że wbrew takiej, powiedzmy, intuicji, ten czujnik, który ma gęsto ułożone elektrody, jest najgorszy, ten najrzadziej najlepszy, i tu by trzeba iść w kierunku czujnika podobnego do tych chińskich, czyli w praktyce jakiś tu ścieżka i naokoło druga. Naturalnie to były jakieś tam próby, zabawy, zadziałało to, co mnie cieszyło, że ogólnie to działało, że udało się. W przeciwieństwie tego chińskiego w badziewia, które nie chciało działać, tam czy było sucho, czy mokro, to pokazywał jedno i to samo. Także te chińskie zabawki to najlepiej nie kupujcie z Chin, bo wtedy nie można tego zwrócić. Jeśli już chcecie próbować, kupujcie w polskich sklepach przez Allegro, wtedy macie zawsze w razie czego zwrot pieniędzy za ten złom. No, jak tu widać, jest to numer kwietniowy z 2020 roku i można sobie go, ten numer, pobrać ze strony AVT.
także i kody programu. Tam są pewne błędy, ale są źródła, można to na własną rękę poprawić. No na pewno nie uda wam się zrobić, że tak powiem, gadającego czujnika na AVR-ku, takim małym, bo 8 kilo to jest sekunda odtwarzania z jakością telefoniczną, tak, czyli samplowanie 8 kHz, pasmo 4 kilo. No i kolejne problemy, nie ma tam przetwornika CA, w przeciwieństwie do STM-a, więc to też pociąga ze sobą kolejne jakieś tam tak zwane komplikatory. W każdym razie zachęcam do zapoznania się z tym artykułem. Postaram się ten link umieścić w opisie filmu, żebyście nie musieli tego przepisywać czy tam kombinować, ale generalnie po tym UR083 najlepiej szukać tego artykułu. To tyle w sprawie pomiarów wilgotności. Nie ma sensu, bym ja to robił kolejne doświadczenia i wynajdował koło na nowo, skoro już to zrobił Kurecki. Do usłyszenia.